Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym 39 chyba odcinku z Oxygen Not Included. Kochani, znajdujemy się na Drypilli, Drypilla, whatever. Bezczynność tu jest, kochani, słuchajcie. Musimy przystosować tę Drypillę do działania, natomiast powiem szczerze, że ciężko to widzę. Mamy tak, mamy ślimaka, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego nawet. Można by ślimaki zaprząc do roboty, żeby nam dawały tutaj między innymi prąd. Znaczy między innymi, no głównie prąd. No jedzonko to tam trochę. Natomiast potrzebujemy raz, że prądu, dwa, że chyba kuchnię może tu gdzieś zrobimy. No bo tutaj możemy sobie zrobić po prostu te. To musimy wywalić, moment. To wywalmy. A nie, dobra, mamy dwa T, to myślałem, że nie zrobiłem tego. Tu nam rośnie łagodna malwa. Jak ona rośnie na tych płytkach, nie mam pojęcia, ale specjalnie się tym nie przejmuję. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy nie wywalimy po prostu tego całości tutaj. Tak, po prostu tak. I chyba tak zrobimy, tylko... Wiecie co, dajmy tu to. Dajmy to. Tu i wtedy będzie można wywalić całość. Dobra, dajmy troszeczkę szybciej. Tu mamy dostęp oczywiście do wysyłania do naszej głównej bazy, bo tu jest po prostu wejście. To też można by tego. Tu mamy paku i spoko. Można by z tego faktycznie urządzić jakieś takie... No akwarium, nie? Tutaj mamy toksyczne błoto. Ciekawe, no właśnie. Tych trzeba będzie złapać, tylko nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że gdzieś na górze. Gdzieś tu, nie wiem jaki mamy, jak daleko mamy. Tu mamy, widzę, ten tlen, nie tlen, tylko tę wodę. Badania terenowe. I tutaj mamy już wejście na górę. Pytanie, czy tutaj są jakieś meteoryty. Drypilli są. Tylko nie wiem, czego to jest. Nie wiem, co to za kształty są, więc nic mi to nie da. Nie. Dobra, idźmy do Drypilli. No bo chciałbym zachować, kurczę, ten kształt, więc nie wiem, czy po prostu jakimiś płytkami bunkrowymi, czy co. No i pytanie, gdzie... Tu jest odbiór. Dobra, czyli tutaj trzeba będzie się też dostać w miarę szybko, ale jakoś tak mądrze. Można by to jakby tak... Dobra, wiecie co, zrobimy... To będę musiał wywalić. Dobra, to się zaczyna powoli robić. Git. Dojście tutaj zaczynamy mieć. Tu. No, na razie to jest takie, widzicie. Palcem na wodzie pisane. Tutaj też bym chciał się dostać. Tylko no właśnie, wiecie co? Zacznijmy to ładnie robić w sumie. Trochę oksygenu mamy. Znaczy, oksygen ogólnie mamy, tlen, nie? Bo mamy sporo tej wody zanieczyszczonej, która się ulatnia. Już. Czy my ją... Czy taką więcej takiej wody możemy stąd przeprowadzić? Możemy ewentualnie. Bo tu ścieka, ale to też dużo nie ścieka już ze względu na działające nam turbiny. No nie do końca wszystkie, ale... Bardziej działają niż nie. O, tu widzę, że ta para schowała się pod ten. Nie szkodzi, dobra. Tu troszkę działa, to czasami działa, to czasami nie działa, więc git. Tutaj powinno być ok ogólnie. Myślałem, żeby tej wody ewentualnie użyć do carbon skimmera i tutaj mamy zanieczyszczone wodę z minus 2-4 stopnie. Zawalenie się sufitu. Zobaczcie, tu jest ogólnie chłodno, zimno, chłodno. Można by troszeczkę... 37 stopni. No to można by tak przeciągnąć tu gdzieś dalej, czy coś. No, to jest wszystko cieplutko, kurczę. No ale niektóre drzewa tutaj widzę, że odbiły, bo tutaj było naprawdę źle. Więc spoko. Niech to sobie na razie tak będzie. I stąd, kurde, robaku.
Robak mnie tutaj przyda. Dobra. Zastanawiam się, czy nie wysłać kogoś jeszcze, ale to jeszcze nie w tym momencie, nie? To się jeszcze ładuje. Ładowanie 37%. Kogoś bym chciał wysłać tam. Tam będzie potrzebna więcej roboty. Zobaczcie, oni się tutaj po prostu nudzą. Bezczynność. Tu przecieka, to wiemy. Do wydrukowania są nowe rzeczy. Jest etanol stówka albo boksyt. Wiecie co? Z drugiego poziomu widziałem, bo grałem sobie przez chwilkę na moim save'ie, że jest cecha, jak że gościu zjada po prostu radiację, którą zgromadził. Wiecie o co chodzi? Masakra. Ale boksyt, czyli aluminium, wiecie co, wrzucimy sobie na naszą drugą bazę. Sobie ją wybudujemy oczywiście. Mini stacja drukująca. Tylko no właśnie, gdzie będzie nasza główna baza? Czy to mi się wyleje wszystko? Chciałbym gdzieś tu. Była kuchnia. Komputery nie potrzebujemy. Dobra, dajmy tu. Ja wiem, że nie ma podłogi. Ale to spokojnie. Dajmy podłogę tu na razie. Rwaldu. No i Jorge tu jest, kurde, pierdzi, więc to... Trzeba będzie niestety... brać... baczenie na to. Dobra, wy jesteście na dole. Co wy robicie? Nic nie robicie. Nie dekorujecie. Dobra, na razie to... dodajmy tak. Ogólnie spoko masz te staty tutaj, powiem ci szczerze. Budowanie, rolnictwo. Nie, dobra, zostawmy to. Zostawmy to jak jest. Mamy jedną tą, jedną tą. Taki wychodek by się przydał, jeszcze jeden z piaskowca tutaj. To sobie damy kierunek w prawy. No i ogólnie zobaczmy, co możemy jeść tutaj, bo wszystko jest tu zebrane. Tu wrzecionowce, jedne, drugie, ósme. Tam, gdzie się dostaniemy, to zjedzmy. I tu jest chlor, to wiemy. Tu jest natomiast... to jest przerwa. Tu. Turcze. To jest chłodne w miarę. Dobra. To mam nadzieję, że się tym nie muszę przejmować. Jest łóżko komfortowe. Jest buzik. Szafka. Ktoś tu może sobie zaspać. Tu musimy się dostać. Ogólnie potrzebujemy prąd. Właśnie nie wiem, czy to mogę aktywować po prostu tak, o. Chyba mogę. Weź, pierdziochu pieprzony. Działa. Hit. Dobra. Bierzemy nasz boksyt, który się przyda oczywiście. No i chyba to przedłużymy, nie? Po prostu. W ten sposób na razie. Energia elektryczna. Potrzebujemy tak. Środki Z2, jak nie Z3. Energia elektryczna. Na razie zwykła. Mamy... tu jest kobalt, no tak, dobra. Na razie tak podłączymy sobie. Tu. Ja wiem, że prądu nie mam jeszcze żadnego. Duża bateria. Zastanawiam się, gdzie taką baterię można by wstawić. Tu jakbym zrobił. Tak. 1, 2, 3, 4. To będzie to. Tu bez sensu, kurde. Tu powinno być... jeden przerwy. Tu wstawimy. Tu, ten wywalimy. Też... Tu. Tu prawdopodobnie też prąd będzie, no właśnie, będzie musiał iść. Jakoś dołem. Także to sobie wstawmy. Tu raczej prąd też będzie szedł na drugą stronę. A w międzyczasie po prostu to zrobimy. Płytenika 1/8, 5. Na drugą stronę dzbane czynniki. Myślę, że można by przejść tu.
takiego zróbmy. Może jakiś pokój gier i zabaw, nie wiem. Boksy tu więcej. To bym chciał połączyć. Ich tu jest w ogóle sporo. Jest fajne. No tutaj są baterie jeszcze. Tak się do nich dostać. Chyba tędy najszybciej, tak jakoś łatwo, albo z góry. Tutaj są fajne rzeczy. Są rudy kobaltu, są kolejne ziemniaki. Ślimaki! Nie ziemniaki. Dobrze, dobrze. Te płytki dekonstruujemy. Tę drabinę też. No i nie wiem, na razie tutaj zrobimy sobie ten. Po prostu. Te baterie. Mówię o bateriach na razie tylko. Tu. Coś takiego. Na razie. Wejdziemy, tu wejdziemy. Kabel od internetu oczywiście. Tu. Jak będzie ślimak, no to po prostu nam to podłączy i będzie git. Póki co, jeżeli chodzi o energię elektryczną, damy sobie ten oto kołowrotek. No i tyle. Także dobra, to jest... nie mamy tutaj, kurczę, badań terenowych. Chyba, że Jorge albo inny, kurde, ten gość drugi. Oni mają punkty. No i elegancko. Dobra. Także idź tu aktywuj. Łódko spadło. Czy to jest do zjedzenia? Nie. Właśnie te w życiunowce, tylko nie wiem, co one się tutaj... Ja bym tutaj pipa w ogóle wysłał. Także to musimy aktywować. Po drugiej stronie jest chyba aktywowane. Tylko tu musimy się też dostać. Tak mądrze. Aha, dobra, czyli to jest tu. Więc tu bym otworzył to. Żeby ta woda trochę spłynęła, wiecie, w prawo. Wtedy miałbym dostęp tutaj do bezwodnego świata na tę stronę. Zabrał ślimaki, byśmy mieli wszystko. Git. Czy ja coś potrzebuję tutaj jeszcze? W tym momencie drzwi, nie drzwi. Tutaj jest, tutaj to, tu przeskakujemy. Wszystko jest po prostu do wywalenia. To nie. Tak sobie rośnie. No i dobra, i tutaj, tak jak mówiłem, byśmy mieli... byśmy mieli naszą kuchnię, bo to niestety musimy mieć. Grill elektryczny. Tu. Tu można by zrobić w sumie lodówę. Chyba jedną. Sobie zrobimy. Jakieś światełko. Sufitowa może być taka. Tu i cyk. Jak w ogóle wygląda sytuacja z tlenem? Ogólnie spoko, no ale to jest zanieczyszczony tlen, nie? Więc... Tu robale? Nie. Nie ma robaków. No tu są, wiadomo, no ale... Ale cóż, dobra. Wróćmy do nas, tu jest bezczynność, ale jak jest bezczynność, to nie szkodzi. Znaczy to szkodzi, raczej się nie powinno. Tak, zostawiać tego wszystkiego, więc jakieś takie pomniejsze czynności tutaj damy. To się jeszcze ładuje. 82%, więc kogoś tam wyślemy, nie wiem jeszcze kogo. Kurde, pierdzioł pieprzony. Rybki sobie żyją, są przytulne. To nam nie działa. No nie działa, bo nie mamy drewna. Znaczy, to musi działać. Powinno to działać. No. Sobie to idzie, to sobie idzie. Tu jest to. Patrzę, kurde, czy użyć może jakiejś wody. Tu jest woda, minus 5, okej.
To się zaraz zapełni. Więc taki zbiornik dałby się jeszcze gdzieś. To ogólnie nie podoba mi się w ogóle, tylko nie wiem, nie mam pojęcia, co z tym zrobić, nie? No, wywalić tak, ale... byśmy mieli wtedy tu... Ten zbiornik by się był duży, tylko mi to zaleje całą farmę tutaj wtedy. I to nie jest dobry pomysł, żeby mi to zalało całą farmę. Dlatego myślałem właśnie o jakimś takim carbon skimmerze tutaj. Wiecie co, zamknijmy to na razie. To zamknijmy. Tutaj też to dorzućmy. Tu. To też wywalmy. Wszyscy rzucili. Coś przecieka, wiem co przecieka tutaj, tak. No. Tym jest gorąco w ogóle. Ile to jest stopni? 10 na plusie. Niedobrze. Niedobrze. No mógłbym faktycznie zrobić ewentualnie dwa, jak było podpowiedziane. Dwa termoregulatory cieczy. Nie powinienem w ogóle ten termoregulator cieczy jeden z drugim wsadzić tutaj do środka. No, bo to i tak jest gorąco po prostu, a byłoby to chłodzone tym po prostu. Tak bez sensu. No ale... Ale już okej. Dobra. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Tu ma 36 stopni, 30 parę. Jest jeden. No ten Sweetle raczej tutaj zwany słodziakiem nie przetrwa za długo. Niestety. Ale to nie szkodzi. Tutaj pompa do gazu. To jest na górze, to wpompowuje, tylko że tutaj tak naprawdę 10 kilo tego jest. Tu. Patrzę, co tutaj sobie zrobimy jeszcze. To mamy wykopane, to mamy zrobione. Brak wyjścia cieczy. No tak, bo to jeszcze sobie nie idzie nigdzie. To jest wkopane tu i git. I to jest max. No właśnie to mówiłem, że to jest max. I w sumie, jak to jest czysta woda, można by ją przerobić na brudną i tu wrzucić ewentualnie. No bo tu i tak brudną wodę mamy, nie? Więc tylko... No tutaj nie ma tego. Nie ma dwutlenku węgla. To jest ten ból. Tu jest trochę etanolu. Ale też tym nic nie zrobię tak łatwo. Dobra, na razie przejdźmy tu. Zobaczmy, co się dzieje. Chłopaki wstają. No oczywiście tutaj trzeba będzie dalej to robić. Dobra, tu. Nacisnąć G, nacisnąłem H jak zwykle. Czy jest tu wejście? Aha, nie ma umiejętności kopania. Mocnego, weź ty, Trevaldo. Masz jeden punkt, weź. Dwa punkty potrzebujemy. Super mocne kopanie. No to jest super mocne kopanie. A nie, to jest mocne kopanie, dobra. Jorge, ty się znasz na super mocnym kopaniu. Weź, zrób to. No i pytanie, gdzie brudną wodę? Gdzie co? Ja zrobię tak brzydko tutaj. Nie ziemia uprzątni. Drabina. Zdekonstruujemy ją. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale... Ale trudno. Zróbmy to z... Nie wiem, z błota. Zrobimy to, żeby ta woda się wylała po prostu na prawo. Albo weszła tu po prostu. Tak też może być. Okej, słuchajcie. Gdzie kolejne rybki są? Bardzo się cieszymy. Natomiast my musimy wejść tak o, tutaj. No to mądrze, żeby to zrobić. Wejdźmy tędy. Chodźcie. Tu ma być oczywiście lodówa. Kabel. A, no błoto całe spadnie, ale trudno.
Dobra, zejdźmy tu. Nie szkodzi. Zbyt dużo cieczy. A woda i tak się przyda potem. Prawdopodobnie. I teraz tak, tu. Że... Tak, kwiatek do dziabnięcia. Ten też. No i dobra, i tak, żeby ich tutaj, to w ten sposób. To my nie przejdziemy tam, ale okej. Zróbmy drabinę tu. Także jedną. Niech ta woda spłynie tu po prostu jakoś. Ile to możliwe jest. Zejdziemy tu, to się zejdzie tu. Ta woda wtedy powinna tutaj trochę wypełnić, tutaj spaść. Powinno być ok. Dobra, coś jest do wydrukowania. Idylla Seed. Frostproof, zielony kciuk, smakoszy. Nie chcemy nic. Bardziej myślałem tutaj właśnie, żeby wysłać naszych. Czy to już jest gotowe? Jest. Dobra. Kogo my nie potrzebujemy? Elsa Otto. Tak patrzę po mnie mniej więcej. Co tu się może przydać? Amari. Ktoś, kto gotuje i ma rolnictwo. Panie. Bubbles. Kopiesz. Dobra. Tą Bubbles weźmy. Batanie. Bubblesów może być więcej. A jest ok. Dobra, poczekajmy na nią. Gdzie my mamy ten drugi? Tu jest wyjście. Wejście mieliśmy na górze? Tak. I tu mamy wejście na górę. I tutaj można by dać skurczybykom powoli stal i atmos strój. Nie będziemy tego robić tam, bo to bez sensu. Tak, zezwalamy na ręczne użycie. Widzę, że to potrwa moment. Dobra. No i wtedy mniej się tutaj będzie też działo. Co tu się dzieje w ogóle? Po co wy tu idziecie? To jest ta stal tu. Czemu tu jest ta stal? My robimy w ogóle stal, tak o. Aby zrobić parę sztuk. Tak z... 26. Dobra, duplikant gotowy do transportu. Teleport. Go. Siemano. Czekaj, nie tak. Tak. Zdekonstruuj. Tu wszystko. Tu ślimak sobie już łazi. Niech se łazi. Dobra, potrzebujemy łóżko i potrzebujemy jeszcze jednego stołu i będzie git. To jest niepodłączone. Tego ślimaka trzeba będzie... Wydaje mi się, że gdzieś na górze to zrobimy jakąś... Może tu? Bo ślimak będzie musiał jeść po prostu prawdopodobnie ten kobalt i będzie wydalał wodór. Więc... no właśnie, kwestia jest tego, żeby ten wodór był daleko od nas. Jeszcze trochę, żeby ta woda ciutkę spłynęła. Dobra. I teraz cyk. Mamy dostęp. Super. Aktywujmy. Wydaje mi się, że tutaj nie potrzeba prądu. No i na prawo są wrzecionowce jeszcze. Tu coś się ukrywa. Tu słodziak, tu się coś ukrywa. Tu słodziaki, tu jest sporo tego wszystkiego ogólnie. Tlenem się specjalnie nie przejmuję aż tak. O, już kurde, stal i atmostruj. Macie! O, bo tu prawie tona będzie. Chodzi o to, żeby tak za dużo nam nie wysłali stamtąd. Dobra. Też nie mają co robić. Bo jak mówię, będę chciał gdzieś wejść, jeszcze nie wiem gdzie.
ponad tonę. Ile taka płytka bunkrowa kosztuje? Jedna stówę. Dobra, czyli 10 kratek to jest tona. Tak myślałem, żeby zrobić faktycznie po całości. Dobra, git. W sumie, bo można by wejść tędy jakoś, tylko przez ten chlor tutaj się przed tego. To jest niedziałające. To bym, kurde, skoro to nie działa, to bym chętnie się tutaj dobrał do tego, tylko nie wiem jak. Chyba tędy po prostu jakoś tak pomiędzy tutaj górą. Ewentualnie to wpuścić tu. Ewentualnie tędy na Jana. Tędy na Jana. I tu, i chyba tak zrobimy, i to będzie nasza misja. Ani. Tu. Bo tu nawet jak za dużo wody nie wycieknie, to nie, znaczy wycieknie, to nie szkodzi. To musimy obudować, to nie może być tak. To nie będzie... To będę musiał ogarnąć. Więc tutaj trzeba go obudować natychmiast. Tyle. Jak my się tam dostaniemy do ciebie. Tu w prawo. Tu w prawo do góry. Tędy. Tu fosfory, tu trochę jest. Dobra. Go. To jest ultra ważny temat. Chlory, nie chlory. Tutaj to też chciałbym zamknąć. Ale... Ktoś tu... Ryba. Ktoś tam żyje. Dobra. Co my możemy robić tutaj? Będziemy robić omlety. Będziemy robić smażone grzyby. Ale słoneczne raczej nie. Pieczone orzechy wrzeszczonowca, szaszłyki, rybka, no a bułeczkę może też. Dobra. Tylko ktoś nie ma... To jest niepodłączone oczywiście. Cyk. Ty. Już, będzie. Cool. Nie mamy piasku, mówią. No, piasek gdzieś powinien być chyba, nie? Tu jest full, ale... Muszę dostać tak ładnie. Dobra. To jest sypialnia, to jest stołówka. To kurde, wyburzyć. Dobra. Zróbmy... Doniczkę wiszącą tu. Łagodną malwę zasadźmy. Bo tu jest odbiornik teleportera. No mógłbym zrobić. Dobra, to było nieuniknione, wiemy. Tak, bezczynny natychmiast. Nawet nie chcę tego specjalnie badać. Będzie za późno. Ślimak, wyłaź stąd. Wyłaź stamtąd, bo naprawdę. Dobra. I tu jest satelita rozbita. Jakie tu są temperatury? Nie ma to znaczenia w sumie. Jak będę wyjdziemy jakoś tak na prawo i tu będzie nasze wyjście. Myślałem właśnie, żeby tutaj zrobić ewentualnie atmodoki czy coś. Tak, tu. Ja coś takiego. To trzeba tutaj tlen dorwać. Tu. Nawet tak. U tego ma to sens? Nie mam pojęcia. No to do wytarcia, to do wytarcia, bo będą problemy. Woda wpływa nam tu. No i okej. Okay. Jest się jakoś ślimaka. Okej. Okay. Musi się powycierać, no niestety. Czemu nie ma nikt umiejętności
Bubbles. Ty masz sporo umiejętności, masz podstawy sztuki. Wiesz co, no weź to grillowanie już, dobra. Czemu ci zimno jest? Masz sweter w ogóle, przybiegli wszyscy w swetrach, nie? Co wy robicie? Come on! O 100 gramów, no ten 250. Naprawdę tak dużo tej wody jest tu? Oh, come on! Dobra, coś ze ślimakiem trzeba by zrobić. Złapać czy coś z nim zrobić. Wiecie co? Dobra. Bubbles, wiesz co? Zajmij się głównie gotowaniem na początek i rolnictwem. Kop też w sumie, ale to tak. Jorge. Sprzątaj. To spoko, że sprzątasz. Ravaldo, badasz. W sumie nic nie masz takiego. Wiesz co? Dobra. Jorge, ty będziesz w takim układzie budową kopał. Dostarczał. Głównie. No, a ty będziesz robił te wszystkie takie rzeczy bzdurne. no tutaj też by się można powoli dostawać, tylko jaka tu jest temperatura? U nas jest lepiej niż u nich. We wrzecionowni, o tak. Można by się dorwać tu. Ogólnie Pipsa bym tutaj wysłał, tak jak mówiłem. Gdzie ten Pips jest? Na górze mamy dojście. Tak, dobra, chyba te atmosfery troje mamy. Za chwilkę wezmę, tam zobaczę. Sublimatory, bla bla bla. Jajka stworzeń. Potrzebujemy tego Pipka. Po ile tego mamy? Atmostrój 1. I 4 tony stali. Okej. Okay. Już mamy dostęp do stali. Chyba. Dobra, 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 dobra. Tu. To tam fajnie. Później. To jest akurat najmniej potrzebne. Dobra, to wywalmy po prostu na moment. Są rzeczy dostępne do wydrukowania. Jest zarodnik grzyba. Bardzo ładnie. Gdzie tu jest CO2 w tym wszystkim? No właśnie nie ma jeszcze, więc tego nie zrobimy. No chciałbym się tutaj jakoś dostać. Nie wiem, co z tymi paku zrobimy. Może tu po prostu jakoś tak śmiało. Gdzieś tutaj będzie po prostu, wiecie, nasza farma grzybów. O tu poniżej. Granity. Tu jest zimno. Jaki... Mamy dostęp. Lecą kurde te. Podgatunki. Biombagienny dżungla, nieużytki, mokradła, kosmos. Biom jałowy, magma, tundra. Nie, to myślałem, że będę wiedział, jaki jest... Boga w metal. Myślałem, że będzie miała rdzeń po prostu zamarznięty, ale to chyba nie. Nie jest prawdą. Płuca szlamowe, płuca. Fajnie, fajnie, właśnie, właśnie. Narób, narób. W razie czego się dostaniemy, wiecie, jakoś inaczej. Najpierw to trzeba będzie ogarnąć. Wiecie co? Zanalizujmy to, jeżeli to jest niedziałające jeszcze. No i dobra. Ogólnie tak, wentylacja. No tutaj będzie na pewno szła rura.
Jakoś skądś. Nie mam pojęcia skąd jeszcze. Będzie szła do doków. Wejście 1000 kalorii, patrzę, czy tak nam starczy to, czy nie. Potrzebujemy metal rafinowany. No bo tutaj mamy oksylitoksyli, tu sobie to zjedliśmy, sobie jeszcze rośnie, niech sobie rośnie. Zastanawiam się, czy to nie rozwalić tego jakoś tak po prostu, wiecie, jakby to było większe, jakby tu po prostu tajemne przejście jeszcze. Ale widzę, że tutaj mogę przejść, tu mogę przejść, tu przejdziemy tędy, tu, tędy, tu, tu, tędy, tu, tutaj na dół, na dół, na dół, gdybyśmy tu musieli wejść, to będzie za nisko, tu i tu do paku w razie W. Dobra, no i jak przejdziemy sobie tędy, 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 tu przeskoczymy, tu, 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 to będziemy mieli dostęp do, tylko to jest toksyczne błoto, mi ta woda spadnie tu. Idźmy tędy na razie. Tu coś rośnie, nie? Chociaż to jest łagodna malwa tylko, więc spoko. Dobra. Czy to jest ogarnięte? No nie do końca. Mamy rudę żelaza. Można by rozbić rudę żelaza na drugą stronę, ale wiecie co? Łatwiej wydaje mi się jest wysłać tutaj trochę, że żela to co? Boże, nie mamy żelaza. Kurde, za dużo tego jest. Stal snow 1600 kilo. No, trzeba będzie trochę dorzucić. Za 40. Bo to zaciąga wodę. Stamtąd ją wpuszcza tu, tylko że tu jest 46 stopni już. Tu już jest paku tropikalne. Tak, tu jest za dużo tego, kurde. Mamy naszego ślimaka. Będzie ultra gorąco. 45 stopni. Masakra. Skąd ta woda się bierze? Stąd. Dobra. Zwiększenie atrybutu. Dobra, wysyłamy trochę żelaza, bardzo dobrze. Chociaż dobra, wyślijmy wszystko. Tu mamy żelazo i to żelazo było mi potrzebne do... do doków między innymi. Stacja, 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 kuźnia, atmostroj, nie, 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 punkt kontrolny, atmo. To jest to, co potrzebujemy. Dajemy tu. Dajemy 3 na razie. Tu będzie mechaniczna śluza i ogólnie to będzie energia elektryczna, tylko pytanie. No taka, nie? Już. Powoli. Energia. No i to sobie też niech przyjdzie tutaj na razie. Gdzieś tego ślimaka muszę wstawić, bo ślimak to jest dobra sprawa. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Właśnie, chyba żeby tu od góry jakoś tak przejść w te miejsca i je, wiecie, jakoś poprzelewać z lewa na prawo. Jakoś tak to złączyć. Bo tu mamy brudną wodę, tu mamy czystą wodę, to więc ewentualnie... No nie wiem. No chyba, żeby wypompować tę wodę jakoś. Tak. Bo tutaj były. Pakusy. Ewentualnie tędy. Tu i od góry. Też nie jest głupim pomysłem wcale. Aż tak. Sporo granitu, sporo dodatkowych rzeczy. Tu jest koniec mapy. Tu jest robak.
węgla. A to jajo pipa. Moment, moment, moment. Bo trochę mamy tego jaja pipa. Przestańcie wysyłać. Jajo pipa. Tak, przestańcie wysyłać to. Przestańcie wysyłać żelazo chyba. Natomiast atmostrój by się jeszcze przydał. Dobra. Znaczy to tam pipa parę razy można kliknąć, nie? Żeby nie ten, żeby go nie było, bo ile go tu jest? 5, 6. No dobra, dorzućmy. Tu. No, to być może będzie wejście, może jakaś kuchnia, tylko że musiałbym tutaj zrobić w sumie tę. Co się nazywa? Młynek do przypraw. Agenna galareta. Omnom. Czy my robimy coś z tego? Mam jakieś dostępy do jakichś rzeczy? A nie. Straszny posiłek. No bo tutaj są też filety rybne. Jak już tutaj zejść. No tak się adaptujemy po prostu do tego, co jest. Tyle. Prądy. No chyba, żeby... Chyba, żeby je po prostu złapać. Jakoś... Tu i tyle. Jajo rybki, jajo pipa. Za dwa. Chodzi o to, żeby one łaziły po różnych miejscach i te wrzecionowce, wiecie, instalowały nam i tak dalej, nie? Przeskoczył hopsa. Cię kurde w tarabaniu tu. Kable, kable. Bo tu kabel. Bo tutaj zacząłem robić zwykły kabel, nie? A tu już jest ten duży. Boksyt, boksyt. Mamy rudę żelaza niby. Róbmy tak. Zróbmy coś takiego. To też można już wylać po prostu. To jest mało tej wody. Będziemy mieć więcej miejsca. Tylko... Moment, moment, bo to błoto mi kurczę zaraz spadnie na ziemię. Okej. Myślałem, że tak spadnie, ale spadnie też tu. Czy też, no właśnie, wolałbym, żeby to spadło w prawo, no ale niestety. Żeby tutaj ten lepszy przepływ był, ale to jak za późno już. No i ta woda cała, hops. Dobra, trzeba by zrobić jakiś taki punkt poboru wody. Tu jest całkiem sporo tej wody, tu jest troszkę mało. Brudnej wody oczywiście. Tak myślę, tu ślimak łazi. Tu jest za mało, tu jest tak w miarę. Ślimak, wyłaź stamtąd. Ty, możesz nie jeść tego nic tutaj? Gdzie już wodór? Wodowanie.
rzeczy do wydrukowania, tylko czemu z tej strony? Serce bagiennej boćwiny, słuchajcie, i szaszłyk. Ciłacz, siłacz, okej. Okay. Tutaj. Weźmiemy sobie szaszłyku trochę. Albo to, to jest 4800, tu jest 12. Natomiast to jest... To nie to. Weźmiemy to. No, hops. Jorge tutaj miał być sam, kurde, w ogóle jako kara za to, że jest pierdziochem okropnym. Pytanie, czy tych morfów potrzebujemy? Chyba nie. Żeby zostawić kibel po prostu tutaj na zawsze wyłączony. Wtedy dwa dni później wyskakuje morf, który daje właśnie zanieczyszczoną ziemię, ale wydaje mi się, że mając dostęp do tej wody naszej tutaj, to nie będzie problemu raczej z wodą, znaczy z... naprawdę tylu u was jest. Nikt się tym nie zajmie. Jest pipeus. Dobra, otwórzmy to. Pipeus nie przejdzie tak tu po prostu. No. Trzeba będzie go gdzieś wrzucić po prostu w jakieś miejsce mądre, tylko no właśnie nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś to by za tego dzbanecznik. Chociaż nie, ten dzbanecznik rośnie tutaj. No tak. Umorze. Moment, moment, bo tutaj nie wskoczę jednak tędy. Tu dzbanecznik rośnie. No to tu faktycznie tego pipełsa. Dawaj go. Skurczybyka. Dajmy go tu. Dajmy go dość szybko. Niech zacznie działać. Oczywiście też będziemy mieć własne jakieś roślinki, natomiast zanim do tego dojdzie, to właśnie będę musiał wymyślić miejsce jakieś sensowne. Gdzieś na pewno na grzyba, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Tu na razie zrobimy chyba taki sam sposób jak przed chwilą. Wywalimy drabinę, po prostu wstawimy tutaj jakąś płytkę albo coś. Jest filet rybny, filet rybny. No i git. Ja wiem, że tu jest syf straszny, ale w tym momencie mamy ważne rzeczy. Do roboty, tak. Dostarcz strój, dostarcz strój. Dostarcz strój. No i dobra. No i tu będzie wyjście tajemne na miasto. Domyślnie. No i tu spróbujemy jakoś przejść do góry. No i zacząć działać, nie? Jak tu sobie wybudujemy, wyjdziemy na górę i będziemy, wiecie. No i jakieś miejsce na rakietę, no to tam się znajdzie gdzieś, nie? Dobra. Tu jest oddychalność i bezczynność, słuchajcie. Ile osób jest bezczynnych? 7. Co my robimy w ogóle? Jest woda. To było przedstawione. Dokładnie. Tu. No możecie to ewentualnie pomyć. Jak bardzo chcecie. Woda, woda, woda. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. To działa. Tu jest coraz więcej chyba tego tlenu. 2000 tlenu. Skąd ten tlen tu jest w ogóle? Nie wiem, to możecie porobić. Pozabierać. Różne rzeczy. Tak naprawdę się nudzicie. Dam wodę. Tu jest za dużo cieczy. Ewentualnie tutaj spróbować trochę to rozlać, ale wydaje mi się, że nadal będzie za dużo i to po prostu zmyć. Prądu trochę mamy, ale powiem szczerze, że tego prądu jest za mało, tak czy inaczej. Zobaczcie, że to... Ja wiem, że to działało tam. 2% w sumie. To czasami.
Robiliście to naprawdę? O kurde. Dobra. Zaróbmy 40. Co tutaj jest tak wodorowo? Że jest powyżej 700, tylko że tutaj tak czy inaczej tlen jest, nie? To jest 34 stopnie. Aha, i był właśnie komentarz, że z Wiki to mówi, że tutaj nie jest napisane, że 70 parę stopni jest wydzielane, ale i tu jest, słuchajcie, sporo tego, co tu się wydarzyło przez most. Rurę do gazu, ta. Bo to jest otwarte, żeby to było razem z tym. Ale... i sobie to przez most przede wszystkim. A dopiero później tu. No dobra. Rozumiem, że przecieka... tak, standardowo tutaj. Nie wiem, jak mam go, kurde, zmniejszyć. Mamy to. Gdzie? Tu. Tu sobie rośnie. 728 tysięcy kalorii. W tym, jak mówię, ponad połowa to pemikan. Mamy fasolę. Tlen chyba jest. No tak... ogólnie jest, tak? Tutaj nie chcę wydostać się ten tlen tędy. Znaczy dwutlenek węgla. Można by mu pomóc. Trochę. Czy ten deseń? Rybki są. To nie działa, bo... bo nie wiem czemu. Tu możemy... dać ten priorytet na szóstkę. Tu jest na szóstce, tu jest na szóstce, tu jest na piątce. Żeby po prostu więcej tego drewna tam wpadało. Tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6. No to jak macie bezczynność? No dobra. Ale nie, no jak bezczynność, no to byli tutaj. W tym momencie. No można by ewentualnie kogoś jeszcze wysłać na drugą stronę. Tak, wiem, że miałem robić drugą rakietę, ale... silnik parowy nie, moduł mieszkalny nie. Mały silnik naftowy, on ma... tej stali, co? Jest tu pokazany jego zasięg? Wydaje mi się, że nie. Z drugiej strony, zamiast tego, można by pierdyknąć to. Wyrzutnię międzyplanetarną. Jeżeli coś będziemy potrzebować, to po prostu będziemy wystrzeliwać. Ale bez sensu, bo mamy teleporter. Więc, no właśnie. Tu jest bezczynność, naprawdę? Nie, tu jest bateria. Dobra, to jest ogarnięte, tu jest ogarnięte, tu. To jest analiza ukończona bardzo dobrze. Zabierzmy bazę danych, oczywiście. What? Gdzie taką bazę danych mogę zabrać? Ewentualnie możemy taką bazę danych wysłać. Baza danych. Dobra, wyślijmy taką bazę danych. To zabierzmy. Piasek, piasek. Dobra. Oż. Mergalite napiernicza, nie? No. Czy nie? Czy złotem? Złotem i żelazem napierdziela. No. Dobra. Trzeba natychmiast zrobić tlen jakoś. Tlen jakoś idzie. No z tej wody, co tutaj jest, to jest trochę mało tego tlenu. Ewentualnie jak mamy czas, to można by faktycznie to ogrodzić.
tytułu. Nawet jakoś tak. Nie. Tak gdzieś dotąd. Ja wiem, że się trochę wody wyleje. Ale to poważna sprawa jest. Ale nie sądziłem, że aż tyle się tej wody wyleje. Kurde. Go. Nie ten, tylko właśnie. Dobra. I teraz tak, drabinkę po tej stronie potrzebujemy. O. I powoli, 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 tu. Tu, to wszystko chciałbym sobie zabrać. Tu. Tego nie. Chociaż... dotąd? Coś takiego? Mniej więcej. Może musiał być wejście od góry, nie? To miejsce, no ale dobra. Albo z tej strony. Oż ty kurde! Come on! Oh, come on. Zostaw to. Tak. Szybko! Oh, come on! Patrz. Kurde. Come on! Nie, znaczy nie ty. Ty jesteś w porządku. Tu. Patrz, czy ktoś to zrobi? Gówno mnie obchodzi, czy śpicie, czy nie. Zakryć to. Dobra. Ja wiem. Opa żąda. W ogóle dziwne rzeczy się tutaj będą działy. Tu. Nie no, potrzebujemy tej wody. Więc dobra, ogólnie jakby zanim się to napełni, to spoko, tylko no właśnie. Hydro. Nie mamy stali, tutaj będzie gorąco. 75 stopni to będzie mało. Ta woda ma 25 w tym momencie, ale... To będzie mało. Kochani, kończę ten odcinek. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę nam się udało. Przede wszystkim ten tu trzeba zabrać. Jak on trochę tej wody da, potem jakoś ją, nie wiem, przez aquatuner przepuścimy, czy coś, czy jakoś. Czy przez biom zimowy. Coś będziemy myśleć z tym. Natomiast ważne, że kurde, mamy dostęp do tej wody. To jest ważne. Co prawda najlepszy to jest ten gejzer chłodnej brei, którą mamy sobie tu na dole. To jest najlepszy. Że tak powiem, gejzer z gejzerowatych, jaki jest. Podaje i tlen, i nie tlen, i w ogóle można sobie go oczyścić, jest spoko. Za dużo cieczy. No nic. Kochani, jakoś to będę myślał z tym. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.